Aha, dobra. To sikaj. I to jest początek teraz. To sikaj, kochani. Zaczynamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy nowe mikrofony. Ja nie rozumiem, dlaczego one są skierowane w waszym kierunku, ale to prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy pierwszym podcastem, który słucha właśnie was. Szepczenie wprost tak do szczerze, twojego ucha. To wydaje mi się, że to wygląda komicznie, że te mikrofony są tak zbudowane, że musisz mówić do pleców ich. A skąd wiesz, jak poznajesz, gdzie ma twarz na przykład, gdzie ma siusiaczka? Stary, tu jest jego twarz, stary, jest skierowany tam. Ale bo ty się przyzwyczaiłeś do kurwa jest mikrofonu, patrz, tu jest widziałeś kabel, w teledyskach. Tu jest moczowód, a tu jest... Ale membrana jest w ten sposób ustawiona, no i żeby ją wzbudzić w drganie, to musisz w ten sposób mówić, a nie kurde od góry, bo to jest tak, jakbyś wziął kartkę papieru i dmuchał na wprost, albo dmuchał... Czyli to jest lekcja anatomii mikrofonu w takim razie, że tu ma siusiaczka, tak, tu ma plecki. Dla mnie to jest lekcja cierpliwości na przykład. Nie wiem, czego dla was. Ja nie rozumiem, dlaczego to nazywa się membrana. To sugeruje, jakbyśmy kradli memy. A, że membrana. I to jest początek, na który czekaliśmy. Dzisiaj poznajemy nowe etymologie. Właśnie musimy pamiętać, żeby mówić. Tak, no, no. Później są statystyki, do której minuty oglądają. Jest membrana. Ale nie, my teraz w tym ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, mamy, że utrzymujemy uwagę widza do około 14 minut. Do 14 minut? Tak. Sprawdzałem to, że było 13. Później po weekendzie zaczęło się robić 14, chyba 30 i to jest maks. Ja na moim egzaminie magisterskim nie utrzymałem tyle uwagi. Czyli jednak... Po prostu chciałem powiedzieć, że mam magisterkę skończoną. A z czego? W zasadzie to są dwojaka się nazywa. W zasadzie to była podyplomówka. Albo nie. No, stary, podyplomówka, spoko, jeszcze bym zrobił. No dobra. Najchętniej. Geoinformatyka bądź systemy informacji geograficznej, a specjalność w teledetekcji satelitarnej. Okej, co się u ciebie w takim razie? Geoinformatyka? Co to jest geoinformatyka? No, po prostu jak siedzi na kompie, to na dworze, w ziemi. Bardzo mi się podobają te rozkminy właśnie, co to może być. Ja słucham. Geoinformatyka? Programował ten kopułek, który otacza Ziemię, bo dobrze wiemy, że Ziemia jest pod kopułą i płaska oczywiście. Ja najbardziej mi się podobała rozkmina Zalewa, że potrafię wskazać na mapie, gdzie jest komputer. Tak. Czekamy w odcinku drugim. Jakiś tytuł mamy odcinka? Będzie na końcu. Tak, zaraz powiem później, na końcu. To jest tytuł. Zaraz powiem później na końcu. Tak. Odcinek numer 2. Podcastu Łyżka w plecy. Tak. Słyszymy się, podejrzewam, w większości na YouTubie, bo do Spotify nie mamy dostępu statystyk. Nie wiemy, ile was nas słucha na Spotify. Nie. A to się okazuje jak Bayer Full, całe Chiny. Bo mi się brzmienie śmiechu podoba. Puszczają na głośnikach w Wuhan teraz, rozumiesz? Na ulicach lecą. WHO. Wuhan. WHO. Przypadek? Nie sądzę. Wiecie, kto prowadził Mongolię do zwycięstwa nad wszystkim? Chingiz Wuhan. I odjazd. Mrągowo, volume 2. Witamy. Koszalin, jak się bawicie dzisiaj? Pani w tych się utrzymanie uwagi odbiorców. 14 sekund. Takie żarty też. Mam nadzieję, że nie będą pojawiać się tak często, ale... One ale wiesz, co chwilę. Wiesz, co jaka jest... Dobra. Widzisz, jaka jest plaga największa na narkomanii w Chinach? Co drugi młody Chińczyk wucha klej. A ty miałeś jakie, że Wuhan, Chingiz Wuhan? Chingiz Wuhan był zdecydowanie lepszy. To prawda, tak. był lepszy. Ja proponuję taki segment, nie? Gdzie ty, jako że jesteś tu po środku, tak. Nie? Od czasu do czasu, co odcinek, nie? Żebyś wymyślał jakąś grę, no. W którą ja z Damianem będziemy rywalizować. I ja będę po środku, jakby będę sędzią, czy co? Nie, ty wymyślasz grę i ty, tak, jesteś sędzią też. Jakbym wymyślił Simsam Som na lepy, to byś ja dostawał... Co to jest Simsam Som?
Dobra, proponuję, żeby nagrodą w każdej z tych gier co odcinek było, że zwycięzca ma prawo wymyślenia nazwy odcinka. O! Ale czasami ja na przykład, jeżeli bym wygrał, nie? I wpadnę na nazwę odcinka, ale później ty zaproponujesz lepszą, to ja nie możesz będę... wybrać tą nazwę. Ty możesz, masz prawo wymyślenia i ostatecznej decyzji. Masz jakby, masz immunitet. Ale, dobra, ale... Dostajesz taki nie wiem, czemu mówię w drugiej osobie, skoro wpierdolisz w tą grę, ale... Ale nie, moment. Czyli jeżeli wygram, to teoretycznie mogę nazwać odcinek, że Damian Skóra przegrał. Tak, możesz nazwać cokolwiek, że Damian Skóra... Tak, jest super. Stary, jak ja wygram odcinek, to nazwę go Damian Skóra przegra, bo to jest Damian Skóra więcej jedna pozycja. Ale no, ty się zapytałeś wcześniej, co to jest Tim Samson, naprawdę? Tak. Tak, bo to jest jakaś podobno, to znaczy podobno, tak mi się wydaje, że to jest jakieś kędzierzyńskie coś na coś. Stary, to jest gra... Jeżeli wy tylko to rozumiecie, to znaczy, że... Stary, to co mi teraz pokazujesz, to jest albo to jest kamień, papier, nożyczki. To jest ekwadorski gangów kot na kradzież osła. Dla mnie niemożliwością jest, że ta gra nie nazywa się, w sensie wszyscy nie mówią na to kamień, papier, nożyczki, skoro pokazujesz kamień, papier, nożyczki. Powiedz czemu. Tylko tak, mówisz, jak sam są. Tak jak cały język działa, z uproszczeń. No dobra. Powiedz szybko papier, kamień, nożyce. Zacznijmy w tym samym momencie, ja będę mówił Simpson, a ty papier, kamień, nożyce. Uwaga. Kamień, papier, nożyce. A wygrałem. Co? Ja jestem po środku. I uwaga, czekaj. 3, 2, 1. Kamień, papier, nożyce. Widziałeś to? Widziałem tak szybko, że twoje ucho... Częstotliwość próbkowania. Zrobiłeś sy. Nie dokończyłeś. Nie, nie usłyszałeś, nie usłyszałeś. Przegrałeś po raz drugi i teraz już mamy tytuł odcinka. Dobrze, czyli co jest Sim Samson? Nie znasz, co to jest Sim Samson? Jeszcze to jest za gra? Nie, no rozumiem, że chodzi o kamień, papier, nożyczki, prawda? No tak. Dobra. Jest Sim Samson. U mnie to się mówi kamień, papier, nożyczki. Albo, co jest jeszcze szybsze, 3 po 3. 3 po 3 też by się spotkałem z tą nazwą, ale Sim Samson w kędzierzynie. 3 po 3? Nie, no ale najbardziej mnie rozwalają ludzie, którzy mówią, że zagrajmy w marynarzyka. Ja mówię, gdzie marynarzyk? To jest wyciąganie liczby. Tak, dokładnie. I zliczasz tą liczbę i później losujesz, nie? I ja mówię, okej, zagrajmy w to. Ja wiesz, ja wyciągam na przykład i on mówi, ale to jest papier czy nożyce? I wiesz. A ty masz Downa czy astygmatyzm? Tak. Ale nie, no ja na przykład w kędzierzynie cały czas grałem, jak byłem mały, na podwórku w Sim Samson na kapsle, w sensie na te Pokémony czy coś tam, nie? Don't even get me started! No. Stary, jakie miałem sytuacje, grałem w Pokémony. No. Mam ale... dzisiaj przywiozę. W kapsle? Nie, w Pokémony, to jak w kapsle. No, już tłumaczę zasadę. Ale w kapsle to chodzi. No to jest z chipsów, nie? Z chipsów, no tazosy. No tazosy, no. Grasz Sim Samson, tak. Kładziesz na kubkę, powiedzmy, ty dajesz dwa kapsle, ty dwa, ja dwa, jest sześć kapsli na kubce. Tak. Kto wygra, rzuca pierwszy. Te, które się odwrócą, zbierzesz. Tak. Proste, nie? Tak. Stary, wygrałem wszystkie możliwe kolekcje tych... To możemy zrobić jako grę w ogóle. Wygrałem wszystkie możliwe kolekcje tych Pokémonów i mam wszystkie na chacie do dzisiaj. Nie, ja grałem w to, ale kapsle były różne. Najgorsze były te papierowe, bo one się w ogóle nie chciały odwracać. Ale nie. Te Pokémonowe, bo one były takie plastikowe. Później były grube jeszcze, później były 3D. W każdym razie... Ojebałem pół miasta na te Pokémony, już mi żadnego nie było trzeba, więc ludzie zaczęli zostawiać rzeczy z chaty. To jest takim Kamilem. Z takim Kamilem grał, przegrał Lego, przegrał płytę Fatboy Slima, która była jego brata, stary. Ja nawet nie słuchałem Fatboy Slima wtedy, nie? Słuchałem Nu Metalu. Taki typowy kolekcjoner. I stary na koniec przegrał, wjebał wtedy dwa pingwiny z Taktaka, z szalikami. Ale Kamil miał honor, bo on wszystko te rzeczy mi dawał. Ale moment. Czy ty na przykład kładłeś kapsel, a on dwa pingwiny i rzucałeś pingwinami i kapsel? Nie, wtedy robiliśmy kapsle jak żetony w kasynie, że stabilizowały te pingwiny. I teraz to jest taka, że Kamil miał honor, on wszystkie te rzeczy oddawał mi, nie? Ale ogólnie historia powinna się skończyć tak, że ty wchodzisz z tym typem do jego mieszkania i on mówi, mamo, musimy się wyprowadzić. Przegrałem dom w Pokémon. No dobrze, ale to co tam się u nas działa, co obecnie u was, chłopaki? Miniony tydzień.
Ja jestem w pracy w sklepie. Ja pracuję w Chibo, tak. Pracuję, nie wiem, czy można. No, no to, można, jest, to jest super sklep. Może kupić kawę i Polar, kurwa, możesz kupić. No tak, no to jest taki sklep, tam jest wszystko. Jest kawa i jest, mogę ci zrobić kawę, mogę ekspres, możesz wszystko kupić, stary. Ty pracujesz w Chibo, a on w Chi, ponieważ... Łyżka w plecy. Jeżeli, ej, słuchajcie, jeżeli w naszym podcaście nie ma miejsca na takie żarty, to ja go nie robię. To jest... To wpiszcie hashtag czas już się skończył. Ale jest pełno ludzi, którzy po prostu przychodzą do galerii w ciągu tygodnia sobie pochodzić po sklep. W sensie pochodzić po prostu, wiesz. Stary, po tym co ja zobaczyłem dzisiaj w galerii krakowskiej... Ale dlaczego one są otwarte? W sensie... Aha. No ja teraz jestem załóżmy otwarty, bo... mamy sklep, jakby on jest zamknięty, ale my na nim pracujemy, no bo jakby mamy te rzeczy, które są, wiesz. Czy on ma drzwi od wewnątrz, czy od zewnątrz? W nie sensie mogę chodzi... takich rzeczy mówić. A czy drzwi nie są zawsze od... Nie, bo są po prostu galerie takie, że jakby sklepy są dookoła, dobra, owszem, dobra. I mają drzwi. Okej, okay, nie, to mamy drzwi, tam wchodzimy jak ludzie, jest potem zaplecze i tak dalej. Ale do czego zmierzam? A jeszcze są takie sklepy z bielizną i tam jest naplecze. Jeżeli chcecie więcej takich gagów. Nic nie musicie robić. Na plecze, przedplecze. Poplecze. Poplecznicy są, jeszcze są naplecznicy. Tak, naplecznicy. Są ci, którzy ci poprawiają przed. Jak masz pornuchy, nie? Kręcisz, to masz jak takie drogie pornole, takie z porządną ekipą, mają typa, który ci poprawia napleta. To jest naplecznik. Napletnik to jest chłop, który jak się wysikasz, ci wystukuje siury, tak w sensie. Ostatnie trzy krople. I wtedy. Proszę bardzo, gdzie mój napletnik? Takiego typa, nie? No. Sikasz tak gdzieś na telefonie i chłop Mirosław i on ci bierze. Dziękuję bardzo. I w tym nie ma nic seksualnego, nawet nic. Nic. Po prostu on stoi tam. Ej, później miętówkę. On się nie odstępuje i na przykład wchodzisz do kibla, do klubu, gdzie są pisuary, jest normalny typ obok i on, wiesz, masz tego swojego i on ci robi, panu też? A obok nie, mam swojego Andrzej i wchodzi typ z kabiny. Na plecznicy tak zwane. Także handel ludźmi jeszcze kiedyś wróci, zobaczycie. I słuchajcie tego, co jest najbardziej, co mnie w tym tygodniu tak triggerowało, że ludzie widzą, że jest zamknięta do krata do samego dołu i przychodzą mi, dzień dobry, przepraszam bardzo, otwarte? A ja jestem w kartonach po uszy i robię, jest pełny, jest rozpierdziel na sklepie i on przychodzi tak, dzisiaj był chłop, to jest autentyk jeden do jednego, cytat typa. Przychodzi, dzień dobry, otwarte jest. Ja mówię, krata spuszczona na dół sygnalizuje, że sklep jest zamknięty. A, aha, tak. Bo ja ten chciałem. Ja chciałem tylko kawę kupić. No, szkoda. I idzie już tyłem do sklepu i na głos, wiesz. A, bo chciałem kawę na wynos. A to kupię gdzie indziej, nie? Pasyw agresji. Kurwa. Ale czy ktoś tak robi gdzie indziej, że idziesz na widzenie do typa, do więzienia i on stoi z tą pleksą, nie? I mówisz, idziemy na szluga? Ej, ziom, wyjdziesz dzisiaj na dwór? Nie mogę, stary, jestem zamknięty. Panie klawiszu! Stary, nie mogę, mam dożywocie. Dlatego chciałem tylko w piłkę pograć, stary. Bo nam brakuje jednego. Stary, ja mam dożywocie, zabiłem 3 osoby. No to pogramy sami najwyżej. I odchodzi, mówi. A na szluga chociaż? Ale miałem ochotę pograć w piłkę, ale... No najwyżej będzie nieparzyście, no Jezu. A mam, a nową piłkę kupiłem, nie? Nową piłkę kupiłem. Myślałem, że mówisz co dalej u ciebie. Nie, nie. Piłkę. Ej, ale było tak kiedyś na Pornhubie, jakoś nie wiem, może 2 miesiące temu, że ludzie logowali się na Pornhuba, zakładali tam konta i wpisywali polskie tytuły filmów pornograficznych. No. Ale wiesz, z amerykańskich. I był na przykład, wiesz, tytuł filmu na Pornhubie. Głosujcie na Mikołaja, jakiegoś tam na przewodniczącego pierwszego liceum, gdzieś tam. Jest metoda? Albo było, wiesz, na przykład, no w sensie takie bardzo, jest nawet taki fanpage chyba na Facebooku, który... Moment, bo ja nie kumam tego. W sensie ktoś wrzucał filmik na Pornhuba i dawał taki tytuł? Tak. A co było na tym filmiku? Nie wiem. Nie wiem. Zesiu. Co było na Pornhubie? Grali w szachy. Nie, bardziej urodził się w głowie pytanie, co ty wpisałeś, że trafiłeś tam? Nie, no to było na głównej. A jestem ciekawy, okay. Jak już jesteś kimś na Pornhubie, w sensie tym, nie wiem, że masz konto swoje, no. I możesz wrzucać filmy. To jak, czy one są sprawdzane, do jakiego stopnia one są sprawdzane przez Pornhuba?
że na przykład jeżeli wrzucisz faktycznie filmik, że grasz w szachy, to po jakim czasie oni się skumają, że to nie jest porno? Ja myślę, że jest taka grupa fokusowa stulejarzy, którzy patrzą, czy da się pod to skupić. Tak średnia sklepka 4 na 10. Ale jest na, w Pornhubie takie coś. Zbij że, konia! Zbij, no dobra. To są ci, naplecznicy to są. Ale... Jest na Pornhubie w ogóle taka opcja, że można publikować w ogóle filmy, jakie chcesz. Na Pornhubie jest konto, z tego co pamiętam, że jest chłop, który nagrywa filmy, jakby cię kładł spać. Ojciec. Takie ASMR? Taki, nie, no po prostu jest chłop, wiesz, masz taki kadr, jakbyś leżał na poduszce, twoja głowa, i ty przychodzi i mówi: jak tam? Jak tam dzisiaj w szkole? Piątkę dostałeś, wow, super. To słuchaj, to teraz pójdziesz spać, bo jutro musisz rano wstać na matematykę, dobrze? Dobranoc. I kołdrą, stary. I gasi światło i wychodzi, kurwa. To jest to. I to jest. Jakbyście się zastanawiali, po co nam gadasz mikrofony osobne, nowe, to właśnie dla takich. Jest na Pornhubie celów coś takiego, że jakby są... Panie, jakby w tym momencie oglądalność tego spadła w chuj, bo wszyscy usnęli, nie? Jakże się to... I tak później komentarz, kurwa, do roboty nie pojechać. Jakby tiry wyjechać, co ty robisz? Ale jest też na przykład taki jakby symulator posiadania dziewczyny, też jest na Pornhubie. Że typiary na przykład nagrywają... A czy cały Pornhub nie jest symulatorem posiadania dziewczyny? Słuchaj, ale to taki jakby są. Czasami nie? Widzisz typa. Tak. Więc... No różne są związki też nieudane. No, ale jest nawet tak, że na przykład dziewczyny nagrywają filmy, w których po prostu nagrywają, jak leżą obok ciebie na poduszce. Wtedy musisz sobie laptopa przełożyć i ona leży z tobą i gada. A to z Japonii chyba ten trend. Tak, 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 tak. Było w Japonii w ogóle, że tam właśnie możesz sobie wykupić leżenie z kimś. Dokładnie, dokładnie. Ale w sensie to nie jest online, w sensie... To nie jest live, to jest nagranie. To jest nagranie. No dobrze, co i puszczasz coś takiego i leżysz i ona pyta, jak tam dzisiaj u ciebie było? A wiesz, coś tam... I ona zaczyna gadać, nie przerywaj mi, dobrze? I... Albo zaczynają się kłótnie, zaczynasz się kłócić z tym. Kurwa, a ty cię nie umyłaś naczyń, kumasz? Na chuj mnie kurwa żurek wylał. Ale czekaj, bo Pornhub, ja nie wiem co u Mateusza się stało. Nie wiem co się stało. Ja byłem wczoraj na spotkaniu związanym z roastem Freeza. Pikantne szczegóły. Czym? Czekam. Czego? Freeza. Chodzi o tą postać z Dragon Balla. Myślałem, że chodzi o to, co robi Sub-Zero, bo chodzi Mortal Kombat, film kręca. No, nowe, w nowej... No, też słyszałem. Są spicy. Tak, ale było to spotkanie, gdzie był... To organizował Corbellini, nie? I, możesz powiedzieć wszystkich już? Bo teraz nie wiem, czy są wszyscy ogłoszeni już, co biorą udział w roście. Sub-Zero, Kano. Wydaje mi się, że mimo wszystko do... Jak będziemy to wypuszczać, to już będzie. A, okej, okay, dobra. Więc, a jeżeli nie, to wytnę. Więc jest tak. Z komików jestem ja, a reszta jest Rafał Rutkowski, który jest roastmasterem, prowadzi to. Jest Paweł Chałupka, jest Mieszko Minkiewicz, jest Maciek Brudzewski, jest Michał Kutek. Ja to jest 6. No i chyba z komików to jest tyle. Wieś Chałupkę, bo ja się wyłączyłem na chwilę. Tak. Okay. A jeżeli, to chodzi, ci ludzie dopiero jeżeli chodzi o youtuberów, to jest Gargamel, jest Freeze, chyba. jest Gimper i jest VIP Bros. Typ z VIP Bros. Wojtek z VIP Bros. Wojtek z VIP Bros. Tak, tak, tak. Więc masz 4 youtuberów, 5 komików i 6 komików i co? No i się spotkaliśmy, gadaliśmy sobie. Korbel wymyślił, że zrobimy speed dating, żeby się poznać, nie? Że każdy po prostu, okej, okay, 3 minuty minęły, wstajemy, zawiedziamy się miejscami. Cześć, jak się masz? Bo mi ucieknie żart. Wiecie, tak, jak się nazywają... ludzie, którzy łapią duchy, które wyzywają innych. Poczekaj. Duchy, które wyzywają... Jak nazywają się ludzie, którzy łapią duchy, które wyzywają innych ludzi? Roastbusters. Wygrałem!
Tak. Roast Busters. Ale powiem wam, że nie pierwszy raz w życiu zgadłem suchara. Kiedyś tak? mi ziomek zadał pytanie, czemu nie przyszedł, czemu Kochanowski nie przyszedł na WF? I teraz uwaga, szkoła wieczora. Poczekaj, czekaj, Kochanowski jeszcze raz. Nie przyszedł na WF. Nie przyszedł na WF. I zgadzam. Ale tutaj trzeba wejść na pewno w tą, w twórczość Kochanowskiego, której ja niekoniecznie... Którą są treny, tak? Dobrze mówię? Dobra, nie wiemy, czemu nie przyszedł na WF, bo... Byliście tak, już lizaliście tę płynę. Poczekaj! Coś z trenami. Bo był przetrenowany. No i za szybko to powiedziałeś. Już by było, no. Wiesz, no nie wierzę na słowo, bo wyglądaliście, jakbyście mieli to powiedzieć. No ja coś myślałem o tych trenach, ale... Wielkie bo mnie zmyliłeś, powiedziałeś, treny nie są chyba Kochanowskiego, nie? Kto ty tak powiedziałeś? Ja powiedziałem, treny są Kochanowskiego, to powiedziałeś, nie, treny są chyba Mickiewicza. Chyba się Mickiewicz napisał treny. Ja wiedziałem od razu, bo ja byłem dobry z Polskiego. No dobrze, czyli tak, ty się wkurwiłeś na typa w sklepie. Ty byłeś na roście na spotkaniu. Mickiewicz to miał każdy ponad każdym, pamiętam. Dobra. Mickiewicz to stary opierdala dziecka jak Mickiewicz. To jest jedyne, to co... jest najpiękniejszy film. Niech ktoś to przytoczy, bo mnie to bardzo bawi. Ja to na pamięć. Pamiętam. No to dawaj. Przecież, o tak, mnie też... Wiesz, o, co mnie wkurwia, bo nie było takiego segmentu. Wkurwiają mi ludzie, którzy cytują filmiki jakieś, które znamy i się śmiejemy i źle je cytują. Ja tak już mam często. No najgorzej, najgorzej, no. Dobra, więc jest filmik, ale naprawdę chcemy ludziom robić tak. przykład z filmiku. Tak, to jest śmieszne. Dobra, jest małżeństwo na łódce z dzieckiem i myślę, że nie zostałby odkryty poetycki klimat tych wypowiedzi, gdyby nie wprowadzenie żony, która powiedziała, cóż za relaks na łódce. I wtedy ojciec z dzieckiem na ręku, dziecko płacze, mówi, przestań ty rzecz! Czemu mnie i matkę maltretujesz? Mało zabawek masz? Całe półki zapierdolone od chujostwa tego. Już się nic więcej się nic nie mieści. Nagrywasz? Nagrywasz? On zapytał, czy nagrywasz. Zapytał, czy nagrywasz tę matkę. Ja właśnie sobie zdałem sprawę, że chociaż mnie wkurwiają ludzie, którzy źle cytują filmiki i sam zrobiłem to. Nie warto było. Nie warto było moją rodzinę poświęcić. Ja czas. Nie warto było. Ja się popłakałem, bo się czułeś. Naprawdę się czułeś. Ale i tak dużo lepszy jest człowiek już, który w żadną poezję się nie bawi. Bezpośrednio do dziecka. Coś zrobił z tą maszynką! Nie, przepraszam, to też było źle. On zaczęło się tak. Bawi się maszynką i się... Nie wytrzymam! Coś zrobił z tą maszynką! Ale nie było już nie słyszałem, co to dziecko powiedziało, ale to dziecko... Samo nie wiem, na pistę twoją! Ty, baranie, ty! To jest ten typ, który bierze plejaka i później go kurwa łamie. Nie, ale to jest najlepsze. Kurwa, postaram się i odgrzebię w screenshotach. Oglądałem 2 lata później odcinek Masterchefa, gdzie był typ 1:1, który wyglądał jak ten ojciec opierdalający dziecko. Wąsa miał takiego wszystko. Znajdę wam to, przysięgam. Ten z plejką to było, tato, znowu nie działa wideo. Nie działa? Byłem wczoraj na urodzinach mojego serdecznego kolegi Pawła i założyłem najlepsze strotnie, najdroższe, jakie miałem, kurwa, pochwalę się, bo miałem, nie mam już. Z Tomiego Hilfigera? Tak. Z Tomiego Goldfingera. Spodnie. Z Tomiego Goldfingera. Na okazję tylko zakładałem oliwkowe, śliczne spodnie. I zaintrodukowałem wczoraj już po najebce bitwę na śnieżki. Wszyscy wyszliśmy bić się na śnieżki i ja kucnąłem dynamicznie, żeby zebrać śnieg i ten. I spodnie mi się rozkurwiły do takiej dziury, że wyglądają jak jakiś jamochłon. Patrz. Teraz dupa wyleciała. Uwaga, jest godzina 21. Impreza jeszcze jest w chuj. No. Do zjedzenia jeszcze mam dużo różnych rzeczy darmowych, więc nie mogę sobie pójść. I zdjąłem koszulę, którą miałem dopasowaną, wiesz, do spodni i przewiązałem sobie ją tak, kurwa, więc byłem stary w jakby takim semi-formal stroju i chuj t-shirt i przewiązana koszula i chodziłem tak przy ścianie, potem, bo mi się rozkurwiły te spodnie. No. I wiesz, ja jakby nie zareagowałem od razu, więc szedłem przy ścianie jak stary w sitcomie amerykańskim. Ale ty, jak miałeś ten, nie? No. W sensie to było z tyłu.
Nie z, czy z tyłu, Jakbyś miał z przodu. By ci taki wisiał wór. Co się tam stało? A wiesz, stanął mi przed nim. Taka kozaka, nie? To może, i poznałem też typa, który wygląda jak Tomasz Hajton. Okej. Bo ja ci to opowiadałem kiedyś w samochodzie, to nie wiem, czy to opowiadałem. Moja kama jest optometrystką, nie? I byłem u niej kiedyś na badaniach. Co to znaczy? To jest osoba, która potrafi dobrze dobierać korekcję okularów. W sensie jakby wiesz, jakby zajmuje się badaniem wzroku. Okej. Okay. Że idziesz do... Pani była optometrystką, znaczy, że ocenia rzeczy na oko. No to jest tak spójrz. Ale to też jest słuszne. Ale no to już ludzie ocenią. Ale do czego zmierzam? Było tak, że jak próbowałeś tam na początku znajomości, chciałem tam wiesz, przypodobać i ona potrzebowała na badania kogoś, nie? Żeby tam przyjść i robić badania na ludziach żywych, nie? No. Oczu. Nie, no to ja przyjdę, normalnie mnie zbadasz tam i tak dalej. Siadam na taki przyrząd, się nazywa lampa szczelinowa. I wiesz, kładę tak brodę na takim tym i świecą mi lampą w oko. Jakiś chłop najpierw nie badał. No. I wiesz, jest taka cisza, ja byłem zestresowany, bo ludzie mi badali, wiesz, totalnie obcy i on się nachyla, tak patrzy, tak gdzieś zagląda, przekłada na drugie oko i patrzy. Mówi tak, ty, a weź ty sprawdź, zobacz to. Ja, takie kurwa, coś jest nie tak z moim okiem, nie? I moja kama siada, tak samo, wiesz, ustawia, patrzy, tam gdzieś reguluje, jakiś tam, wiesz, pokrętłami, zmienia oko, znowu tu świeci teraz w to, potem świeci w to. I tak patrzy, jest taka cisza i mówi: panie profesor, podejdzie pani na chwilę? Ja mam w głowie, ja mam raka oka. Mam raka oka, nie, wyjdę stąd bez oka po prostu, nie? Pani jakby profesor powiedziała, stracił pan słuch. Nie, i się okazało, ona przyszła, ta profesorka przyszła, pani profesor przyszła, usiadła i ja mi już serce, wiesz, i mówię, kama, coś jest nie tak? Ona, nie, wszystko jest w porządku, poczekaj. Zaraz przyjdzie pani profesor, wszystko ci powie. Ja już, kurwa, wydubię mi zaraz oko, pod mikroskop wlazą mnie, będą badać. I ona siada, tak patrzy, co się stało? I ja mówię, pani co, ja nie wiem, ale oni mówią, że ma pani sprawdzić. I ona tak samo sprawdza, ustawia. No faktycznie. Ma pan przekrwioną rogówkę. I mówię, ja co to znaczy, proszę panią, czy ja umrę jutro już, czy nie będę widział? Nie może pan nosić soczewek. Ja mówię, ja pierdolę, to jest takie proste. Ale byłem tak zeschizowany wtedy na tym, bo wiesz, oni byli wszyscy w fartuchach, nie? To jest na zasadzie, wszystko w porządku? Nie, to tylko zdrowa, krwawa był pościg. Ale to był najgorszy. A weszła do ostatniego podcastu ta profocina, czy nie? Nie było. Nie tego. Było. Nie było. A szkoda. Że co? To nie będę mówił o tym, ale to przed. To przed, jak ustraliliśmy, to wiedzieliśmy i co to mówi, że to jest z tego filmu Super Hero. Tak. No. To było jeszcze przed. No. Już się widzisz odcinki. Już tyle tego nakręciliśmy. Bardzo śmieszny film w ogóle Super Hero, bardzo tak. Polecamy, jeżeli się... Zastanawiam się, co taka obejrzeć, parodia Spidermana i czegoś tam. I Batmana nawet przez moment. Nie? Tak, jest bardzo, bardzo. To śmieszne. Tam w ogóle gra chłop, który robił karierę na Nickelodeon w ogóle, na tym programie dla dzieci. A, no. Ja wiem, że to mówił Nickelodeon. Na czym grasz na Nickelodeon? Jest taki chłopczyk poskładany za nogi, za głowę. Nickelodeon. Dobra. Czyli tak, wracając. W sensie zapoczątkowałeś zabawę na śnieżki i to i padłem ciebie, ofiarą. To ciebie Kaja Godek nasłała na ciebie policję. No nie pierwszy raz. To jest było, że tam, no tak, że to. Słyszeliście o tym? Był ten żart. Ale nie przypomnę, bo ja nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, no że ten. Była Kaja Godek, nie? Która nie. Mnie. Nie wiem, czy jest. Tak, jest druga tak bardzo znienawidzona osoba obecnie w Polsce jak ta typiara, nie? Nie wiem nawet, czy takim uczuciem ludzie pałają do Jarosława Kaczyńskiego, którzy są antypisowcy, niż do Kai Godek, która tak naprawdę wkurwia. Ja nie wiem, skąd ona ma poparcie, nie? Kaja Godek na dzisiejszej rozprawie dotyczącej obrazy uczuć religijnych za Maryję z tęczową aureolą zadała oskarżonej pytanie. Czy ma pani świadomość, że czyny homoseksualne według nauczania Kościoła katolickiego zaliczają się do najcięższych grzechów wołających o pomstę do nieba? A, tak, czytałem to. Bo... I stary, i co ciekawe... Sędzina wpisałem religia, homoseksualizm i pierwsze, co mi wyszło,
Papież Franciszek popiera ochronę prawną związków homoseksualnych. No, w sensie, ta typiara nawet nie jest douczona, nie? Co się w tym momencie dzieje w kościele, nie? No ale nie, no ja nie trawię tej typiary, nie? Ale ja jestem ciekaw jednej rzeczy. Tak, wydaje mi się, że bardziej antropologia tutaj na skrzyżowaniu z psychologią. Ja studiowałem antropologię, to teraz słucham. To mi, że się może wyjaśnisz. Zrobiłem taki eksperyment, bo ja nie wiem, bo dla mnie sama twarz tej typiary to jest do galerii Punchable Faces, że po prostu twarze, w których chciałbyś wbić pięść. Mhm. Ryj mnie denerwuje, rysy twarzy mają coś, są pewne elementy rysów twarzy, które cię denerwują. I teraz zrobiłbym eksperyment, czy to nie jest tak, bo ja więcej mam takich twarzy, nie? Mhm. Czy to nie jest tak, że ja wcześniej słyszałem, co z tych twarzy się wydobywa i przez asocjacje, wiesz, po prostu już mam negatywne skojarzenie, mi denerwują te twarze i zrobimy eksperyment, że pokazujemy randomowym osobom, którzy nie znają, wiesz, materiału badawczego. No. Pokazujemy twarze. Komu byś przyjebał? Tak, pokazujemy twarze anonimowych osób i wskazują od 1 do 5, kto cię najbardziej denerwuje, bo nie będziemy przepinać tak dużo. Typiara ma 6. Kajagodek, umówmy się, tak. Kajagodek masz lecz. No i czy by się zgadzało później z tym, co głoszą ci ludzie? Nie? Znaczy, wydaje mi się, że jest takie coś, jakby po szczególnych rysach twarzy, takie są... Znaczy, jadą po nas. Już, bo nie. A to się nagra. No. Tak? Ona już wiedziała, jak zaczynaliśmy ten temat. Siedzimy nagle. Ale nie, tak wracając do tego tematu, dla mnie to jest typiara. Ona w tym momencie się mści za szkołę. To macie co mi chodzi? Się zastanawiam, jak ona miała w szkole. Stary, w szkole, ona na pewno miała źle w szkole. Nikt jej nie lubił. To jest Kasia z mojego bitu, kurwa. Nie dawała nikomu zadania, nie? Dodatkowo żaden typ na nią nawet nie spojrzał. Koleżanki też jej nie lubiły, bo jak podchodziła jakaś do niej, to mówiła, spierdalaj lesbo, kurwa, bo jest jakby homofobem, nie? I to jest taka typiara, nie? Ona możliwe, 100% jest taka typiara, nie? W ogóle, a propos, ktoś tam chciał, żeby opowiadać jakieś historie z zamieszkłych czasów. Tak, były takie pytania, no. To do tego mam taką sytuację, że gdzieś w gimnazjum czekaliśmy pod klasą, nie? I już było 10 minut po dzwonku i nikt się nie pojawia. Więc ja wpadłem na pomysł, i to była ostatnia lekcja, ja wpadłem na pomysł z ziomkami, że rozpowiemy całej klasie, że ktoś był w pokoju nauczycielskim i pytaliśmy o tego nauczyciela i go dzisiaj nie ma po prostu. Że wszyscy mogą iść do szkoły, po prostu do domu, nie? I że powiem to całej klasie i cała klasa mówi, zajebiście, idziemy do domu i tak dalej, nie? Oczywiście nie było, ten nauczyciel był normalnie w szkole, tylko się spóźniał, nie? Więc rozpowiedzieliśmy to wszystkim, nie? I wszyscy wstali normalnie i poszli, nie? Bo tak naprawdę, jeżeli wiesz, wrócimy na następny dzień i nikogo nie było, to jakby wiadomo, że wyszła pomyłka. Nikt nie da uwagi całej klasie, nie? Na tej zasadzie. Z tym, że wszyscy wyszli, nikogo nie było pod klasą i każdy sobie poszedł do domu, ale ta typiara, ta Kaja Godek z mojej klasy, pożegnała się z każdym, wróciła na miejsce, przyszedł nauczyciel i powiedziała, że oni wszyscy sobie poszli, I cała klasa dostała uwagę, tylko nie ona, nie? Yeah. Kumasz, jakie... Przemoc zawsze jest rozwiązanie. To jest dokładnie kajagodek, nie? To jest, mi się wydaje, jedyną bronią, żeby zwalczyć tą osobę, to jest nie zawracać sobie nią głowy, nie? Jeżeli ona straci jakikolwiek czas medialny, to jest po niej. Ale to jest to dokładnie to samo, co ja próbowałem przekonać znajomych do Popka Króla Albanii. Po pierwsze, wprowadza ludzi w błąd. Do Albanii pojedziesz, kurwa, powołasz się na niego, nic nie załatwisz. Jak można na tym sesji, tak. Drugie, słuchaj. No przecież no, nie ma nic dobrego, co on no, proponuje. Nie ma, nic. No. Z jakiegokolwiek punktu widzenia. Więc najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku jest nie oglądać ironicznie, bo ja to oglądam dla beki. Udawać, że nie istnieje, bo oni się tego typu postaci się żywią tylko i wyłącznie oglądają. Ale nie, taki program w ogóle chyba na YouTubie albo tak dalej. Jakiś chłop jeździ i robi wywiady z najbardziej niebezpiecznymi gangsterami, raperami. Tak, była taka seria. Na świecie, nie? I był też w Polsce i był kurwa u Popka na chacie, nie? Okay. I jest tak, że on mówi, że today we are interview with a Polish gangster rapper Popek. Myślałem, że już Popka udajesz, jak mówi pan. Nie, jest też. Popek!
I jest pizda nad bombami. Dzwoni dzwonkiem do bramy wejściowej i stary wypierdala popek z gnatem w ręku. Udaje, że jest ślepy. I can see you. Pistoletem prawdziwym mu macha przed japą, nie? I potem jedą monster truckiem gdzieś offroad robią sobie, nie? Okej, okay, no jest... dobra. No popek jest, ale nie no, Kaja Godek przecież powiedziała do swojego dziecka, jak było takie na Instagramie tam czy gdzieś, że już tak. Nie wolno muminka. Zabijać małych muminków. Mm-hmm. I muminki odpisały z oficjalnej strony, żeby nie porównywała się do ja, tego. Nie, tak, stary, ja jej życzę jak naj... Wiecie, co, tak szczerze, co jej życzę? Życzę jej, że jak ona już będzie na przykład umierała, nie? Że będzie... Na łożu śmierci. Nie, że życzę jej śmierci. Stary, ten podcast w tym momencie jest na łożu śmierci. Poczekaj. Nie życzę jej śmierci, żeby była jasność. Ona już umiera, jest w podeszłym... No każdy kiedyś umrze, wiadomo. Dokładnie. Tak. I leży sobie w łóżku. I ona mówi, spokojnie przeżyłam wszystko. Udało mi się zrobić to, co zrobiłam, to, co kochałam. I umiera. I idzie do nieba. Nie? I pytają jej, że jak się pani nazywała? Mówi, Kaja Godek. To zapraszam. I ona wchodzi. I wszystkie anioły tej samej płci się jebią. Tego jej życzę. Ale żeby żyła sobie spokojnie teraz do setnego roku życia, ale żeby tam później się wydarzyło. A ja życzę pani Kai Godek, żeby upadła i sobie ten głupi może się to nawet puścić. A wiecie, możemy to nawet. Dzisiaj padłem. Jak Kaja Godek rodzi nowe dziecko, to jaka piosenka leci w radiu? Czekaj. Treny Mickiewicza? Nie, leci nowy Godek. Ty. Nowy Godek. Ty. I wszystkie dzieci. Jezus. Poszedł sobie? Czy ten zły pan już... Serce i wyciągnąć cię na zewnątrz, rozumiesz? Zwrócił. Dobrze, ale wiesz, kto nie rzucił podobnego żartu, niech pierwszy rzuci trenem. No dobrze, fajnie. Coś, jakiś segment mamy, bo... Ja bym jakiś... Żeby była jasność, jeżeli przy kolejnym takim żarcie nikt z was się nie zaśmieje, to i kurwa kończymy ten Ja mi się wydaje, że dużo więcej wysiłku wymaga, jak któryś z nas właśnie powie takiego suchara i reakcje różne na Nie, bo wy się od razu nastawiacie, jeżeli mówię, słuchajcie, bo wymyśliłem dzisiaj żart i wszyscy mają, dobra, jak ja zareaguję, nieważne co to będzie za żart, jak ja zareaguję tak. Po tym żarcie. Nie, no. Okej, w takim razie ja ześlizgnę się po siedzeniu. Jesteś specjalnie takie krzesło zamówiłem. Tak komikowe, nie? Że tak naprawdę, mimo że słuchasz czyjegoś żartu, ty chcesz być najśmieszniejszy. Ej, stary, ale to możemy poruszyć poważniejszy temat też? Czy no jasne. Ale to jest bardzo ciekawe. Nagrywa się w ogóle dalej, bo zminimalizowałeś i jest chyba dalej wszystko w porządku. Że zrobię skórę z pierwszego odcinka. Ja jebie. Nagrywa się. No tak. Że... Ale też co chciałeś ten, poruszyć jakiś temat, nie? Tak. Zastanawiam się, czy jest taka tendencja też na scenie, jak komicy cię odbierają, nie? I nie cię oglądają, albo w ogóle ludzie, czy jest taka tendencja w odbiorze stand-upu? Jak to miało miejsce, wiesz, w szkole, czy w towarzystwie, nie wiem, że jest w ekipie ziomek, którego nie lubisz, mhm. I on powie żart, który jest obiektywnie dobry, ale się nie śmiejesz, nie? I teraz nie śmiejesz się, bo a, nie chcesz pokazać, że ten żart jest śmieszny, albo b, i to wydaje mi się, że zdarza się częściej, że to, że nie lubisz tego ziomka, automatycznie gdzieś w inny kanał w mózgu wpada i tak. Masz takie, że nie będziesz... Jest tak, no, tak, ja podpisuję się pod tym trochę, tak. Bo też tak mam, no. Jeżeli jest nawet, wiesz, na tej zasadzie, że możesz lubić ziomka, jesteś w danej ekipie, ale z reguły wiesz, że ten ziomek nie jest śmieszny. Więc tak naprawdę nieważne, jaki on żart powie, on od razu jakby wpada do tego worka nieśmiesznych rzeczy. Nie? I po prostu się z tego nie śmieje. To mi wiele rzeczy wyjaśniło. Te. No. I jeszcze, chciałbym uświadomić też niektórych pewnie słuchaczy, że jeżeli jesteście na jakiejś imprezie komediowej, na jakimś open micu, tak, i ktoś na scenie jest i mówi jakiś żart i tylko corner, gdzie są komicy, się śmieją w chuj, to nie jest dobry żart. Corner narożny. Tak. Że jeżeli się śmieją komicy w głos, to wtedy... Nie do końca.
W sensie nie zgadzam się z tym w 100%. Oczywiście tak jest. To jest tak, że albo to jest zły żart, albo to jest bardzo dobry żart, tak. To jest ponad My już w tym momencie mamy. My już w tym momencie mamy zupełnie inaczej odbieramy żarty, nie? Bo większość śmiesznych żartów dla ludzi, nie? Jest dla nas w pewnym momencie, jak coś oglądasz, przewidywalna. Jest przewidywalna. I mimo wszystko u nas jest tak, że potrzebujesz większego bodźca, zaskoczenia. Tolerancja nam wzrasta. Tak. To jest na tej zasadzie, że ja na przykład kiedyś nie lubiłem rollercoasterów, nie? Żadnych takich, wiesz, kolejek górskich, nic takiego nie lubiłem. Ale wydaje mi się, że teraz jakby polubiłem, jak byłem w tej Energylandii i tak dalej, gdzie są po prostu straszne rzeczy, nie? Ale polubiłem to ze względu na to, że mam takie wahania adrenaliny przez to, że wychodzę na scenę, że po prostu, żeby to przebić, trzeba naprawdę czegoś mocnego, nie? I to jest jakby na tej zasadzie. Jak ostatnio oglądaliśmy z Kamą Borata dwójkę, widzieliście Borata dwójkę? Oj, prześmieszny, że nie przypomniałeś. Prześmieszny, Jezu. Jest najwięcej na tym podcaście dołączy się jak. Powiem wam tak, ten film jest większy. Kama na przykład w połowie, on straszny, nie? Jak był tam moment... Na Amazonie jest. Mogę wpaść do ale jest, free jest miesiąc chyba. Jak się ale zamiast. To jest Jeff Bezos i... A, okej. Okay, no. Tak. Ale jest tam scena z filmu, gdzie on tańczy z tą na balu. No ja nie chcę ci spoilować, nie? Ale to jest tak przegięta scena, że Kama automatycznie chciała wyłączyć ten film, a ja płakałem ze śmiechu, nie? To jest na tej zasadzie. No ale to też Sacha Baron Cohen kręcił to What's Wrong with America, coś takiego? No. No to powiedzisz, że już tam były tak przegięte rzeczy. Ale nie, tam były tak przykro przegięte rzeczy, nie? A tu masz tak... A tu masz po prostu, to jest... Obrzydliwie przegięta scena. To jest obrzydliwie przegięta scena. To jest takie blue comedy, ale takie wiesz... A czy to jest, bo w Poracie jedynce pamiętasz taką mocno na granicy przegięcia sceny, bo jak się z gołym tym Azamatem, swoim współpracownikiem ganiał po pokoju. To przebija zdecydowanie to, nie? Sufitek. Tak, dla mnie to nie było śmieszne, bo dla mnie to jest, wiesz, Benny Hill, tylko że bez ciuchów, nie? W sensie, jak sobie, wiesz, biegają. No tak, nie? Tak, nie, to ja nie mówię, że śmieszne. A tutaj, stary, masz... Nie da się tego opowiedzieć, nie spoilując tego, nie? Stary, ja pod podcaście... Wydaje mi się, że to jest taka scena, że to nawet jakbyś mi zaspoilował, to i tak się będę śmiał. Być może, ale to jest po prostu... I ja... Po tej scenie musiałem wyłączyć ten film i go nie dokończyłem przez tą kobietę, która już nie mogła oglądać. Ja miałem takie na początku, jak to zobaczyłem, miałem takie ja jebie, a potem takie kurwa, to jest bardzo śmieszne. W sensie, ale nie macie też tak, że na przykład tolerancja na żarty wam tak wzrosła, że oglądacie teraz jakiś materiał, który jest obiektywnie bardzo śmieszny i zamiast się bawić, to analizujecie go? Tak, no. Ja się zmuszam, żeby tak nie robić. Ale zauważyłem, że u mnie, bo to jest tak, że zawsze w towarzystwie się śmiejesz dużo. Zależy też, jak do tego podejdziesz, nie? No, jak automatycznie włączysz kabaret, który byłby mistrzowski nawet, mistrzostwo wykonany, ale widzisz, że to jest kabaret i nie znasz tego skeczu, to masz takie, no dobra, no puść to, nie? Tak, bo nie wiem, co się wydarzy i tak dalej. Nie? Trochę po tych już, bo to już stand-up trochę już się, że tak powiem, okrzep w Polsce, nie? Już trochę jest. No trochę tam kabaret. Trochę się naoglądałem tych różnych stand-upów i różnych kabaretów. I muszę powiedzieć rzecz, nie wiem, czy chyba niepopularną, wolę dobry kabaret od słabego stand-upu. Bo jest, trochę panuje jeszcze takie przeświadczenie, że jak coś jest stand-upem i coś jest z kabaretem, to z automatu stand-up będzie lepszy. Nie? Mm-hmm. Stary, słyszałem tyle poniżej kabaretu żartów w stand-upie i tyle ciekawych pomysłów to znaczy w kabarecie, jest, wiesz, nie jest, forma. Jest coś takiego, że jest stand-up i wiesz, są te dobre żarty, które są wysoko, powiedzmy, jeżeli mam miarę. Czemu ja czuję, że na końcu tego żartu mi pojedziesz? Nie. Powiedzmy, to jest miara, nie? Tu jest zero śmiechu, tu jest zero śmieszne, a tu jest bardzo śmieszne. I wiesz, i są takie żarty, nie? I są takie, i takich najgorzej się słucha, ale te są najśmieszniejsze. Okej, no to no, mogę... W sensie te, które nie mają prawa być śmieszne, nie? Mhm. I jeszcze na przykład typ to opowiada z pewnością siebie, nie? Jak mogę opowiedzieć historię? No tak. Jak
Kiedyś... Nie wiemy, jaką mamę. No. Stary, i była ta kuźnia, na pewno wam to opowiadałem kiedyś, była kuźnia stand-upu, nie? To co ty to wygrałeś, jest, tak? Pierwszy wygrałem, to była pierwsza edycja i ja wygrałem i to był mój pierwszy występ, nie? Ale to nie jest w ogóle o tym. Ja byłem chyba... Troszkę już jest. Ja też wygrałem kuźnię stand-upu we Wrocławiu. Byłem kurwa chyba 4 edycje później przez to. Ale ten, jest chyba trzecia pierwsza edycja. Pierwszej edycji Benicji Matiza dawali, a ty co? Jest trzecia edycja tej kuźni stand-upu i zaprosili mnie i Piotrka Szumowskiego, nie? Żebyśmy byli w jury tego konkursu. Nie? I było tam paru komików, nie wiem czy ty też nie brałeś udziału w tym. I przegrałeś i rok później wygrałeś. Nie, jak ja brałem udział po raz pierwszy, to wygrał Arek Cyktor, którego serdecznie pozdrawiam, i w jury był Zalew i Stramik. Aha, no dobra, okej. Okay. Tak było. Właśnie Arek się nie cykał pewnych. Ale ten, była trzecia edycja, ja byłem w jury z Szumowskim i był typ, który wcześniej na tych naszych spotkaniach Stand Up Madness, jak miałem tą swoją scenę z Łukaszem Kuśnirem we Wrocławiu, gdzie zapraszaliśmy komików, nazwaliśmy to Stand Up Madness. I on siedział na dwóch chyba z rzędu stand-upach w pierwszym rzędzie i przeszkadzał. Jak my byliśmy na scenie, to on nam przeszkadzał, nie? I my go cisnęliśmy i mówiliśmy, że stary, jeżeli... On nas wkurwia ogólnie i co chwilę mówi, zamknij mordę już, nie? I on po stand-upie którymś podszedł do nas i mówi, że chłopaki, że... dobrze mi idzie w tym, ja chciałbym spróbować i tak dalej. I mówimy, dobra, ale jakby pójść na przykład będzie kuźnia stand-upu, teraz zapisz się i wystąp tam. No dobra, spoko. Nie? I się zapisał na to i zabrał chyba jak ostatni, nie? I dla nas on był tak zły, że my z Piotrkiem płakaliśmy ze śmiechu, cała widownia siedziała. Dwie typiary z pierwszego rzędu wstały i wyszły podczas tego, nie? A my po prostu nie mogliśmy wytrzymać, nie? I jakby w skrócie historia jest taka. No bo wiesz, on w ogóle wiesz, duży taki na bramce stał, to jest ten typ. Okay. I wiesz, jak na przykład ruchasz typiary, nie? I się w nią spuszczasz, nie? No to gdzie ta sperma jest? W środku, tam zostaje, nie? A jak ruchasz typa, nie? I się spuszczasz do dupy, to gdzie ta sperma jest? Jest tam, ale wiesz, później siadasz na kiblu, srasz, te plemniki tam wiszą. No i mamy teaser. Mamy teaser tego odcinka. My w tym momencie po prostu płaczemy ze śmiechu. I na samym końcu w ogóle, po tym wszystkim, on podchodzi do nas, nie? I mówi, jak? Jak? Tak, no stary, to było... To była najgorsza rzecz, jaką widziałem, nie? I on mówi, no ja wiem, że tam ludzie się nie śmiali, ale widziałem, że wy się dobrze bawicie, to nie chciałem skończyć. No ale skończyć. To jest najprostsze, jak opisuję, to nie jest śmianie się z nim, tylko z niego. Tak, no? Tak, to jest dokładnie tak. Ale dużo takich występów miałem właśnie w życiu, że ktoś przychodził na jakichś opromajkach, gdzieś tam też albo prowadziłem, albo występowałem, że on przychodził i wiesz, tam na backstage'u Bajera, bo kurwa, nam nie mówią znajomi, wiesz, to też ja powinienem iść normalnie w tą komedię robić, nie? Bo ja tak jestem wygadany i tak dalej, ja jestem, wiesz, w ogóle jestem ankieterem robię takie, wiesz, sprzedaże takie telefoniczne, to ja mam gadane, nie? No. Mam gadane, oni mówią, wiesz, nawet tego. Fajnie by clown był robił, ale z ankiety, nie? Kurwa, ja tego słucham i ja nie wiem. Czy się wydaje pani na zakupy spożywcze? Ja już wiem, że on wyjdzie i będzie dramat, nie? I on wychodzi potem i są jego znajomi w pierwszym rzędzie i on mówi i oni się nie śmieją. O no, to jest najgorzej. I to jest takie, że widać, że on nie cierpi, bo on nie jest świadomy tego, tak, nie? Tak, no, tak. Ale ludzie są już kurwa wyłączeni, to już jest po wieczorze praktycznie, nie? Albo możesz to sobie wziąć jak chcesz, nie? to były pytania tego typu, ja nie wiem, czy to trochę nie wpada w taki bardzo standardowy... Typ nie, podcast. No. Tak, ale tak czy siak, największe bomby w życiu? Aha. Czyli bomba to jest w żargonie komików, tak? Taki występ najgorszy, bo nie wiem, czy to się... Co jest dość śmieszne, bo tak naprawdę dla mnie bomba... To się kojarzy, że bomb, to wiesz. Tak, że rozpierdol. I zauważam, że ludzie często to mylą. Jest nie? To mylące, no dlatego... Mówi, zapiszą taką bombę, czyli że spoko? Nie, to jakby totalnie w drugą stronę. Tylko myślałem, że warto wyjaśnić, albo ukuć nowy termin. O.
Jak wymyślimy termin, to wtedy licznik pretensjonalności wyjawi się. Tak. Jakbyśmy wymyślili termin, to my to akurat odcinka. Nie wiem, o czym ty mówisz, ale my na to mówimy inaczej. Dobrze, czyli mam pomysł na nazwę drugiego odcinka. No. Klątwa drugiego odcinka. Jest coś takiego, że ponoć jak już coś ci zaraz wyjdzie zajebiście, bo pierwszy odcinek tam wyszedł fenomenalnie. Nastawiam się tam i nie słychać. Ale ja miałem idealną taką sytuację w stand-upie, nie? Że mój pierwszy występ był taki, że że mówię Abelard Giza. Kto wie na tej zasadzie. Po pierwszym występie ja już byłem pewny, że ja zmiotę tą scenę totalnie, nie? A drugi, jak już zaprosiłem wszystkich na drugi, gdzie napisałem w ogóle nowe 15 minut, mówię tamto, ja, przecież ja to wymyślam w ten sposób, nie? Zaprosiłem po prostu wszystkich znajomych, chcecie zobaczyć, jak to się robi? Zapraszam, przychodźcie, nie? I supportowałem wtedy Antka Syrka Dąbrowskiego na urodzinach wrocławskiego stand-upu, Zalew to prowadził i jeszcze był Rafał Banaś, nie? I ja wyszedłem jako pierwszy i miałem 15 minut napisane i po pierwszych dwóch minutach ciszy zszedłem ze sceny, nie? Powiedziałem dziękuję bardzo, schodzę i jakby mi to wyrównało totalnie, wiesz. Nie? To ja miałem bardzo podobnie. Pierwszy występ miałem tak, że już miałem godzinę materiału napisaną, ale wiadomo, na open mic'a wszedłem na 5 minut tam w Comedy Lab i poszło super. I najlepsze, że było paru ziomków jakby z zespołu, tam z muzycznych jakichś tam sytuacji i mówią, kurwa, ty zajebisty występ, nie? I był jeden ziomek, Bartek, który stwierdził, stary, ja ci muszę zorganizować pełny występ z całym programem, w KWŻW wystąpisz. I ja mówię, pewnie, że tak, że ja mam materiału tyle, chłopie. I ja wiem, z 2-3 tygodnie później dałem pełny godzinny występ. Drugi mój występ w życiu był pełnym godzinnym występem, który po prostu był tak zły. Co ty gadasz, że godzinę gadałeś? Drugi raz. Co ty gadasz? Bo ja myślałem, że skoro 5 minut miałem takie zajebiste, no to jest wszystko, co wymyślam, jest śmieszne. Tak. Nie? No. I on zostawił sobie do 5 minut na sam koniec i to też było na ciszy. Wiesz co? Nie, nawet tych 5 minut nie powiedziałem wtedy, bo stwierdziłem, że powtórzą się dwie osoby i to będzie nie fair. No. Więc... Ja miałem dokładnie tak samo właśnie wtedy przy tym drugim występie, że mówię, ja wymyślę nowe 15, bo na pewno ktoś z tych 50 osób powtórzy się 2 tygodnie później w innym miejscu. A teraz tak, Comedy Central, specjalne film, wszystko. I to jest dobrze. No ale w każdym razie była godzina takiej bomby. Ja jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy bombić. Ja nie do końca wiedziałem, jak się z tym czuję. Nie było mi do końca źle. No. Nie śmieję się. Ja może byłem tak dramatycznie, Nie, ci wszyscy ludzie, których zaprosiłem, przez cały resztę wieczoru mnie pocieszali. Nie? Mateusz, przestań. Masz stabilną pracę, skup się na tym. No to ja miałem o tyle szczęście, że po tym stand-upie jeszcze był z tym Bartkiem taki koncercik zagraliśmy i uwaga przeszła na ten koncert. Ale to za powiedział kiedyś, nie? Że jak to uczucie jak bombisz, to jakby ci się serce pociło. Ładne. Nie, to jest takie, że no bo tak jest. No. Czekaj. Ładne. Serce tak, się poci. Tak, bo mamy nowe mikrofony, które właśnie podkreślają barwę, niską barwę naszego głosu. Dlatego to będzie podcast szeptany wprost do waszych uszu. I serc. Jezus Maria. Najgorszy występ w moim życiu to było pod Żywcem na firmówce. I ja, Ryszard Mazur i famous Jim Williams z Wrocławia pojechaliśmy na firmówkę we trójkę za 1500 zł. Czyli jak dobrze sobie liczycie, każdy dostał po 500 za firmówkę, nie? Przyjeżdżamy na miejsce i okazuje się, że to jest zamknięty sklep Lewiatan. A, znam historię. I rozumiesz, że chłop, który był jakimś takim właścicielem kilku Lewiatanów w danym regionie, zamknął jeden sklep, zwolnił na przykład 50 osób i impreza z tej okazji. No. I wchodzimy tam w rogu, w ogóle nie, to była normalna sala sklepowa, tylko że nie było półek. Były wyciągnięte regały, nie było kas, ławki takie jak na odpuście, takie wiesz, zielone z brązowym, w rogu DJ, dwie kolumny i leci, wiesz, miłość w Zakopanem, nie? No. My podbijamy tam tego typa, czy jakiś backstage, czy cokolwiek. Mieliśmy backstage, na środku którego stał ten taki mop do tego dojeżdżenia, taki wiesz, gdzie myje sklep, taki robot, co poruje podłogę. Ja bym chciał, to była moja robota, gdybym nie był komikiem. Stary, dla mnie to jest fascynujące, nie? Jak ostatnio byliśmy w Selgrosie i typiera jechała widlakiem i wiesz, i podbija i sobie bierze paczkę chipsów.
To jedzie po sklepie, nie? Ja się czułem taki mały przy niej. W sensie, no super, ale no. I jest to gadane już, gadanie, wiesz, no ludzie tańczą, typiary, ekspedientki z melanż, leci disco polo i w pewnym momencie chłop wyłącza muzykę i mówi, a teraz zapraszamy na niespodziankę, będzie występ stand-upowy. I pierwszy idzie Jim na środek. One mają nas totalnie w dupie. Siadają na tych ławkach, gadają. Nikt na nas nie patrzy. Mm-hmm. Jest 45 osób rozłożonych, ale nawet nie tam było. Tam było ze 100 osób, nie? Mm-hmm. Na tych ławkach jedzą, pierdolą coś do siebie. Słuchały może nas dwie osoby. Jim coś tam wróbuje. Mówi, dzięki, tyle ode mnie. A teraz Ryszard Mazur, nie? Ryszard wychodzi, one mają go totalnie w dupie, tak samo. I widać, że on już był wkurwiony, nie? Że już się w nim gotuje. Mówi, dobra kurwa, ja tam idę do was. Idzie między nich, jak kurwa taki, wiesz, konferencję, no. Na odpuście. Między nimi, jak masz na imię, co tam robisz? Jesz bigos? Dobrze. Kurwa, macie totalnie w dupie. Zrobił tam chyba z 20 minut totalnej bomby. W trakcie której, jak już wyszedł od nich, powiedział, wiesz, tam jakieś kończące żarty, otwierają się drzwi przesuwane i wchodzi typ z takim jakby bemarem ziemniaków i bigosu i wszyscy, o, jedzenie! I wstają i się idą ustawić w kolejce po jedzenie z talerzami, z widelcami i tak dalej, nie? Stary, a gdzie ty jesteś? I ja wychodzę w tym momencie, Ryszard mówi, no to żeby sobie przerwę, zjecie sobie na spokojnie i potem do was ostatni komik wyjdzie, nie? Ale nikt go nie słucha, no dobra, tam zbieg dalej, nie? I oni dostają jedzenie i ja wchodzę, jak oni już jedzą i słuchały mnie może dwie osoby do momentu, aż ja zacząłem wyzywać właściciela tego lokalu, który już siedział najebany tak sromotnie, bo był taki wielki Jack Daniels, wiesz, o takim uchwycie, co się go przekręca. No. I już nie było go w ogóle, nie? No. W trójkę i on siedział tak, raz na bok, raz na bok, tak, o, tam widzę, że sztorm chyba na morzu, tam wieje, i wtedy wiele, dobrze, dobrze, daj do niego, nie? I wzięliśmy pieniądze i uciekliśmy z tamtego po prostu. Zróbmy newsy, bo już dawno, bo już ten, bo... A właśnie, czy te newsy... Zróbmy ja jakieś, jest dużo. Ja mam super śmieszne, w sensie tam co wysyłałem wam. No dawaj, lecisz, ja nie mam. Kto, news, ja mam taki news, co już też podesłaliście mi wy, też ten news na maila naszego wspólnego, w sensie nam podesłaliście. I to jest news, że jest taka zabawka erotyczna, nie? Mobilna. Mhm. Która działa jak pas cnoty, w sensie, że blokuje męska, w sensie blokuje penis, no. I że po jakichś tam doznaniach czy tam po czymś odblokowuje go, nie? Mhm. I ktoś zhakował tą zabawkę, że trzymała ludziom penisy w tych klatkach, no. I napisał wiadomość na maila, jeżeli chcesz uwolnić swojego penisa, przelej mi 0,02 bitcoina, no. Czyli jakieś $270, nie? Ale moment, czy to jest... taki pas cnoty, że... To jest tak, jakby to wyglądało w sumie jak taki mikrofon, tak jakby taki, wiesz, takie pudełko na penis, tak wyglądało. Ktoś zhakował ludziom penisy. Kutasy. Wyobraź sobie, jakie to jest karta argumentacyjna. Ale no, wyobrażacie sobie, jakby zrobić. To wpadło w ręce Kai Godek? Anihilacja. Koniec. Ale czaj, jaka masz kartę w sądzie o alimenty wygrywającą? To nie jest moje dziecko, ktoś mi zhakował penisa, ja nie ruchałem. Mój penis był zhakowany. No dobra. Inny news. Poczekaj, ja tam tu... jest, masz na dysku, jest wszystko. Co w Kościanie? A poczekajcie. Może... Kościanie typa auto, pierdolę. No nie, ludzie nam poprzesyłali parę rzeczy. Tak, poprzesyłali, tak. Dobra. To ja wejdę na maila. Ja się na przykład bardzo ucieszyłem, to jest taki miły news. Troszkę osobliwy, ale miły. Że jakiś rolnik wyhodował mnóstwo krzywych buraków, takich brzydkich. I Lidl postanowił, i nie mógł tego sprzedać, nie? No, skupach, no. I Lidl stwierdził, że kupi to od niego i sprzedają krzywe buraki teraz. Serio? Krzywe buraki? Tak, no takie... ja uwielbiam, jak ludzie opisują rzeczy onomatopejami. To jest fenomenalne. Moja kama tak robi, że na wiesz, coś jakieś... Że tam było taki, wiesz, ona miała takie włosy, takie, wiesz... Psz, psz. I ty nie wiesz, jakie to są włosy, stary. Takie. Albo auto... Psi, nie ktoś tam, ma. Wiesz, jest auto, taki bierzmy takie... Moja mama też nagrywa czasami, no takie, wiesz, no, podaj mi tam to takie, no wiesz, to... Do tego, żeby robić to... Psi. Ludzie opisują rzeczy ona ma tobie, to jest fenomenalne. Weź mi podaj to... To. Co ciekawe, stary. Ty, u ciebie jest jedna onomatopeja na wszystko, kurwa, inne. No to stary, jest dynk, no albo nie... Ona mówi do mnie, podaj mi... Ja nie wiem, czy chodzi o patelnię, suszarkę... Ale no wiesz, tam wisiało takie, wiesz, na tej chodnicy takie miało ozdoby, takie... Takie miało.
Jest coś takiego, albo nie wiem, tak mi się kształt miał. Nie, 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 za dużo nie miałem. Fajnie, jakby wiesz, nie? Możesz mi podać to takie... Chodzi ci o odkurzacz, tak? Klakson. Albo czekaj, to poszło w ogóle w taką drugą stronę, że wiesz... Ej, weź podaj mi to tam, żeby muszę zrobić sobie... Bukakę powiedziałeś. Tak, to jest bukakę z szynką. Bo bukakę to jest bułka po japońsku. Co bukakę jest? Bukakę z szynką. Co jest? Możesz mi podać to takie... Kajagodek. Bo czekaj, możesz mi podać takie... Kurwa! Dobra, to przekleimy z wcześniej ten zbyt. I teraz tak. Policyjna obława w Bobrku. Zatrzymano niebezpiecznego łabędzia. To jest na Oświęcim 112, więc Bobrek... Należy do powiatu oświęcimskiego. Pewnie tak. Udana akcja policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Oświęcim. Dzięki sprawnej akcji na moście w Bobrku... dzięki... Będziesz jadł teraz? No, jak ty mówisz, nie sobie decyzję. Dobra. Dzięki sprawnej akcji na moście w Bobrku udało się zatrzymać łabędzia bez maseczki. Ptak od razu dał za wygraną policjantów i szybko się poddał. Łabędzia bez maseczki? Tak. Aktualnie ruch na ulicy Krakowskiej jest wahadłowy. Cześć, jakby było tak, że ten łabędź sobie chodzi po tej obwodnicy, nie? Czy na ulicy i pojeżdża radiowoz, dobra kurwa, już! I strzeliwi się kładzie na zdarzkę. To, co mnie najbardziej striggerowało w tym newsie, to że tam się odbywał ruch wahadłowy przez to, że oni zabezpieczyli tego łabędzia do czasu przyjazdu ornitologa. I teraz, stary, jak ja sobie pomyślę, jak ja na autostradzie, jak jest wypadek i jest ruch wahadłowy, to zamiast żałować tego typa, to jestem wkurwiony na niego, że on musiał wypadek zrobić i ja za wolno teraz jadę. Co dopiero przez łabędzia. Ale nie, stary, właśnie skumaj to, że zawsze jak masz jeden pas zablokowany, to jedziesz i właśnie widzisz zazwyczaj wypadek. I masz tak, kurwa, ktoś nie żyje, albo coś takiego i zwalniasz i patrzysz, a w tym momencie ludzie przejeżdżają i stoi łabędź i wokół niego jest czterech policjantów, kurwa, którzy próbują go złapać, nie? Albo jeden go trzyma tak, kurwa. Puść go. I mi się od razu to skojarzyło, że ten łabędź na przykład chciał po prostu być z drogówki. Miał zajebisty czucie prędkości. Pułkownik łabędź. Od Oskara. Siema. Właśnie obejrzałem wasz podcast. Tak, bez kolegów. Poniżej wrzucam kilka linków, no bo stary, Oskar. Nie masz ich. Poniżej wrzucam link, kilka linków z naszej lokalnej gazety. Jeżeli stare newsy was nie interesują, to trudno, ale myślę, że mimo wszystko warte są przytoczenia. Jak stare newsy? Z jakiej to jest z gazety? Słupsk. To jest Słupsk? GP24. O. Okej, okay, to jest 27 sierpień 2014. To w chuj news! Już były kable. Ale nie, ja mi się wydaje, że powinniśmy zrobić segment, że dzisiaj na przykład poświęcamy uwagę Słupskowi. Słupsku? Słupskowi? Na pewno poświęcić jej troszeczkę uwagi wymowie poprawnej tutaj. I kurwa. Dobra, wracając. Ja chciałbym zrobić, bo tutaj dostaliśmy serię cztery newsy ze Słupska. Trzeba mówić inaczej, które są na podcastach się mówili, dostaliśmy od was masę wiadomości, słuchajcie. Masę wiadomości. Braliśmy tylko takie, naprawdę nie wiemy, że od wszystkich nie możemy, tak. Ale na takie szczegóły. Braliśmy tylko te, które doszły. Ogólnie przejrzeliśmy pierwsze 100 wiadomości, pozostałych 675 wiadomości, no nie mieliśmy czasu, przepraszamy. Ale wysyłajcie dalej, także słuchajcie, nie bójcie się, wysyłajcie więcej. Postaramy się zatrudnić osoby, które mogą to filmować. Ale tak, dostaliśmy masę wiadomości. I bardzo jedna wiadomość przykuła moją uwagę, ponieważ typ Jarka, Oskar, wysłał nam cztery newsy ze Słupska, które są dość zabawne, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dlatego uważam, że powinniśmy zrobić, może od czasu do czasu, jeżeli będzie materiał do tego, segment, gdzie poświęcamy w każdym odcinku uwagę jakiemuś miastu,
Bo tych informacji na pewno nie słyszeliście, kurwa, nigdy, ponieważ one nie były nagłośnione nigdy. No, ten. Ale jakby to jest ze Słupska, dobra. Więc tak, pierwsze. A to czy możemy też przy tej okazji zwrócić się właśnie do słuchaczy, że ktoś ma żywy kontakt, śledzi na bieżąco z informacje ze swojej miejscowości, właśnie z jakiejś gminy. Tak, z takich mniejszych, no. I żeby wysłał kilka, nie? Albo na przykład... Tak. Zestawy, po prostu montujcie sobie zestawy, jakieś takie fajne, coś, nie wiem, tam... Też żeby to nie było... W 1854 roku przejeżdżał tędy trakt, tylko nie, takie pierwy. Dobra, więc tak, jest pierwszy news. Włamał, to jest nagłówek, włamał się do sklepu w Słupsku, ukradł alkohol, wypił i zasnął. Jest tak, 23-latek najpierw włamał się do sklepu na słupskim Zatorzu i ukradł między innymi alkohol, potem go wypił i zasnął i tak znaleźli go policjanci. Ja jak pierwszy raz to czytałem, to myślałem, że on już w sklepie to zrobił, nie? Tak, też myślałem, tak, tak, tak to brzmi, tak, nie? Tak czy po prostu, jo jebie, ile tego mi się, wiesz, najebał i leży, nie? Jak ale... gdzieś tam do ula wszedł. Ale jednak o włamywaniu do sklepu na słupskim Zatorzu policjanci zostali powiadomieni w nocy, z poniedziałku, blablabla. Ustalili, że zniknął ze sklepu alkohol oraz artykuły spożywcze. No czymś trzeba... W sensie, ja jestem... Nie jest napisane, jakie artykuły spożywcze, ale możemy uznać, że wiemy... Ogórki kiszone, śledzie. Śledzie, ogórki kiszone, chipsy, paluszki, chleb, smalec, cola na zapite albo sok. Jabłkowy. Teraz za kolę to 5 lat dostał. Może fajki. Na zegarek patrzę, bo ja tu wyroki mam napisane. Więc tak. Taryfikator w zegarku ma. Jednocześnie śledczy rozpoczęli poszukiwania sprawcy włamania. Przeszukiwali między innymi piwnice pobliskich bloków. W jednej z nich usłyszeli chrapanie. Spał tam 23-letni mężczyzna. Przy nim zaś były skradzione ze sklepu artykuły. W sensie w piwnicy spał? I wokół, kurwa, leżały rzeczy. Tak. Ciekawe, czy się bronił, nie? Że było na tej zasadzie, że oni... Haha, mam cię... Nie wiem, co mówi policja. Ja byłem nieraz. Że śpisz i cię budzą. Haha, tym razem nie uciekniesz od wymiaru sprawiedliwości. Pewnie tak mówi. Bo może on jest notorycznie gdzieś tam... Tak. I typ się budzi i jest upierdolony tutaj, wiesz, w chipsach. Tu leżą wszystkie skradzione. Jeszcze ma rachunek nas, to znaczy nie, bo to ukradł, więc... Zajebał rachunek. A w sumie mógł to skasować, nie? Może to było, była tak, to wszystko jest akcją promocyjną Lewiatana, że to jest kurwa tak tanie, są takie promocje, że to jest praktycznie kradzież. A jakby ten typ zajebał te wszystkie rzeczy, i później nabił to na kasę. I nie zapłacił. Żeby... I po prostu nie zapłacił, nie? Po prostu... Jak będą mieli remament, żeby się nie pogubili. Ale tam nie pracowali, bo była i chciał jej manko nabić. Tak, ale ten... Ale leży i ma to wszystko, kurwa, tutaj na sobie. Oni tam go przyłapali i on mówi... To jakaś pomyłka. Ktoś mi to musiał podrzucić. Zostałem zrobiony. Zostałem wyrobiony. Ciekawe, czy miał właśnie to, czy bardziej na zasadzie, no co zrobić, no nic. Mogę się zrzygać, żeby oddać. Tak. Tak. Dobra, drugi news. Też ze Słupska. Też ze Słupska. Tym razem nie jest to sierpień 2014, tylko jest to czerwiec 2011. Wysysał alkohol z kompasów. Miał 4,5 promila. Teraz tak. Co najmniej 5 kompasów na kutrach w usteckim porcie rozbił 41-letni Ustczanin. O, stary, najważniejsza rzecz, jakie się dowiedzieliśmy z tego artykułu, jak odmieniać mieszkańców Ustki. Dokładnie. Ustczanin. Aby napić się spirytusu. Jak cię musi, kurwa, ssać? Ale w sensie, co, te stare kompasy są robione tam, że tam jest spirytus. Jest tam alkohol. Jak cię musi ssać, że bierzesz z chaty, kurwa, słomkę do picia i kamień z plaży i chodzisz po kutrach nutę, kurwa, nie. A jakby się okazało, że stary gość wypił z tych wszystkich kompasów i teraz ma, kurwa, idzie tylko na północ. Nie, ej, przyłapali go. Jak oni tam weszli, to on klęczał i pił.
Z kompasu. W trakcie... Ale kompasy są wbudowane chyba w kutę. Nie myślę, że należą sobie tak, o chyba, nie? Ja się wydaje, że a ile widziałeś kutrów w życiu? No, w sumie tak. Nie jestem jakimś kuter... Kuter nogą. Kuterologiem. Michał Kuter by musiał powiedzieć. Oni tam wpadli i mówią, co pan robi? I on mówi, szukam kierunku w swoim życiu. Jeszcze nie wiem, kurwa. Wiesz, wypija to wszystko i mówi... Tam. I tak powstał John Czasomierz. Tak, tak jest, dokładnie. Jeśli dotrwasz do tego momentu, wpiszcie w komentarze. Dobra, dalej. Kolejne info. Słupszczanie chcieli SKM.com wywieźć z miasta zwłoki. Nowy fakt. Nowe fakty. To jest 24 maja 2012. I teraz tak. Nie były sceny z drugiej... Co? To nie były sceny z drugiej części filmu Ciało. Ktoś widział ten film? Widziałem. Ale zdarzenie z życia. Dwaj słupszczanie próbowali dzisiaj wywieźć z miasta zwłoki pociągiem. Ale jak? Do szokującego zdarzenia doszło bla bla bla. Usiłowali wtaszczyć do pociągu SKM relacji słup z Gdańsk wersalkę. Ktoś z pasażerów obserwował te zmagania i doznał szoku, kiedy z wersalki nagle wypadło na peron ciało. Kiedy z wersalki nagle wypadło na peron ciało. Wszczęto alarm. Jak z dzwonem. Alarm! Jest dwóch typów. Jest pociąg. I oni taszczą wersalkę do pociągu. I nagle wersalka się otwiera. I nawet nie w pociągu, tylko na peron. Wypada kurwa ciało. I oni mówią, luz, on śpi. To jest tylko prank. Dostał za to 500 zł, słuchajcie, to jest tylko prank. Tutaj na moim palcu jest kanał, subujcie go. To jest mój Instagram na dole. Mi się wydaje, że to wszystko nie wyszło tylko dlatego, że kurwa konduktor przyczaił, że on nie ma biletu. Jaka jest zniżka na nieżywego człowieka? Czy jest 50%? Jeszcze jedno mamy info ze Słupska. Ja mam od początku, jak mówicie słowo Słupsku, coś w Słupsku, to ja mam stary w głowie tylko bitwę legendarną. Mamy tutaj na zdjęciu Roberta Biedronia, który był prezydentem Słupska. Był czy jest? Był. No, chyba dalej. Czy dalej jest? Nie wiem. Kanał z filmami pornograficznymi w gabinecie byłego prezydenta Słupska. Byłego. Ale czy chodzi o... Nie, to ja już ci wyjaśnię, bo ja widziałem ten filmik. To jest de facto... W filmiku jest zawarty cały artykuł. No. Jak Biedroń wygrał wybory i objął stanowisko prezydenta Słupska, to w gabinecie okazało się, że jest zabytkowa szafa i tam jest telewizor, na którym jest wykupiony płatny kanał porno. No i Biedroń kazał to zlikwidować. Pewnie dlatego, że były właśnie tam tylko... Najbardziej oczywisty żart. Nie było heteroseksualne, były same heteroseksualne pornosy, tak? O to chodzi? Tak. Ale że co, to w sensie to było kiedyś, dawno temu. W sensie, że wiesz, że było albo... Ej, tu jest napisane, że tylko w tym telewizorze, w całym urzędzie. Tylko w tym, tak. Jak stary prezydent Słupska to zrobił, nie? W sensie, że wiesz, przychodzi monter jakiejś sieci telewizyjnej, nie? I stawia telewizor w całym urzędzie, nie? Przychodzi do niego ostatniego i co prezydent mówi do niego, nie? Mówi, a... Czyli co, jest TVP Info, jest TVN24, a są tam jakieś... Tak, sport jest. No, można tak powiedzieć. A ma pan jakieś takie... Jakieś takie... Ale chodzi panu o mecz piłkarski? Nie, wie pan, takie bardziej takie... Kubasz, jak idziesz na przykład na spotkanie z burmistrzem, tym starym, nie? Mówisz, ja do burmistrza, bardzo proszę. I wchodzisz i on do szafy No, antyki. Panie prezydencie! Ja bym totalnie, ciekaw jestem, jak to jest. Co pan robi? Oglądać pornola, wiesz, który jest otoczony zabytkowym jakimś... Machonem, stary. Albo masz pornosta i tu wisi płaszcz obok.
No jakieś kategoria porno mahogany. Mahogany? To jest mahogany, kurwa. To jest kolor skóry. Tak? Tak. Ja nie. Naprawdę? Tak, mahoniowy kolor. Tak. To jest taki brązowo ciemny taki. Aha, i to tak, okej, okay, dobra. Bo nie wiem, czy jest do teraz, bo już nie Ja oglądam tylko, jak pan kładzie spać. Tak. No dobra. Jakby tak było, że też chodzisz na spotkanie do prezydenta i tam z szafy leci. Jak było w szkole? Zostawić się piątkę, tak? No dobra, spoczko. Czyli co? Czyli to były informacje ze Słupska. W przyszłym tygodniu oczywiście będzie... To, co nam podeślecie. Radom. Nie, Radom. Ale Słupsk... chciałbym pochwalić jedną rzecz. Chciałbym za jedną rzecz pochwalić Wałbrzych, że struktury PiS-u tam rozwiązali, tak, i nie ma PiS-u. Tak, było. Zdanie, no jak inaczej? Ale nie wiem, czy to nie jest tak, tylko to obróci mi na swoje, że PiS nie chciał... Nawet PiS nie chciał być w Wałbrzychu. Macie, że to dobrze. Wiecie co, jednak rozwiązujemy, bo nie ma. Nie podoba nam się jakoś tak. Jest przypał tam kamery, taśmy. Cieszę się, jakby tak było, że to faktycznie jest swingowane. Ale to jest jakby to typowe żarty w Wałbrzychu. Jak na przykład grałem w Wałbrzychu i Lesiek mówi, czy wiesz, że Wałbrzych to było jedne z tych niewielu miast na południu, które nie zostały zniszczone podczas wojny? No jakby pierwszy rzecz tu się nasuwa, tak, bo Hitler tam przyszedł i mówi, tu już kurwa byliśmy. Po prostu to było już rozjebane wcześniej. Przecież tak, tak Ryszard jak Wołoszański mówił, nie? Na stand-upie. Czy to właśnie tu, na tej scenie, no. Adolf Hitler w 1945 roku razem z Hermanem Göringiem bombili w chuj. Bombili. Ksiądz Woźnicki mobilizuje do troski o swoją duszę. Czy wiesz, to jest ksiądz Woźnicki? Nie. Woźnicki? Woźnicki jest ksiądz, to jest ksiądz, który jak był pierwsza fala, że był zamknięty kościoły i tak dalej, takie wiesz, w sensie, że pierwsze takie główny lockdown, to on normalnie miał kaplicę i robił mszę i policja go wynosiła, to jest ten film. A to ten! To jest ten chłop, tego policja wynosi z mszy świętej. Dobrze. Dobra, mobilizuje do troski o swoją duszę, a nie ciało, porównując Rodowicz i Kosidrak do próchna. Jakby nic dziwnego, że ksiądz porównuje najstarsze typiary w showbiznesie do próchna. Ale uderza w jakieś filary stare tutaj, popkultury, to nie jest tak, że to... Mi się wydaje, że księża mają tak, że patrzą na Natalii Portman i mają... Lepsza była w Leonie zawodowcu. Dobra, w komentarzu pod naszym filmikiem dostaliśmy tematy następnego podcastu od Oli. I właściwie, jeżeli jest w komentarzu jej nazwisko... Nie czytaj nazwiska. Nie czytaj. Po co? Już nie... Od... Jest tak. Bekowi ludzie na waszych stand-upach. Macie jakieś? Tak, jednego miałem. Dawaj. Bo to na świeżo historia. Ja też zaraz będę musiał leczyć, ale szybko powiem o panu Wojtku. W Gorzowie Wielkopolskim występ. I miałem wbicie takie pytanie, że miałem zaraz powiedzieć najgorszą rzecz, i powiedziałem wtedy do niej najgorszą rzecz, jaką facet może powiedzieć do kobiety. I zamiast podawać swoje przykłady, to pytam ludzi, nie? Co najgorszego może powiedzieć facet do kobiety. I ludzie tam mówili, o tam, zgrubłaś, tam spóźnijmy się, wiesz, jakieś takie standardy. A linki poleciał jakimś strasznym hardkorem, nie? No. Zdradzam cię, coś takiego. I był taki Wojtek, generalnie to było, tam było dość takie towarzystwo przeszkadzające, nie? Dużo gadali, pili alkohol i tak dalej, cwaniakowali. I był taki Wojtek w pierwszym rzędzie, który był absolutnie kulturalny, to nikogo nie fikał, nie? Biała koszula, okularki, siedzi, cały czas jest luzik i tak pytał, no to co jeszcze może być z najgorszego facet do kobiety? I wtedy Wojtek się uruchomił, i kurwa! Ja miałem dwie różne sytuacje. Jedna to była zaraz po tym, jak wróciliśmy z trasy z Niemiec i miałem 4 grania w Łodzi. I to były dosłownie ten moment, gdzie już zaczynał się taki totalny lockdown, że jeszcze ludzie dzwonili, czy dzisiaj się to wydarzy. Ja miałem tego farta, że akurat, że to był ostatni dzień, jak grałem, że na następny dzień już wszystko było zamknięte. Ale byłem w Łodzi, w teatrze Dom z Kwiatkiem, nie? I miałem w pierwszym rzędzie jakąś typiarę z typem. Jakieś małżeństwo takie bym strzelał na około 35 lat, coś takiego, nie? I ona była taka głupia, nie? W sensie,
wiesz, ja mówię coś i ona, ale że co? A o co chodzi? Wiesz, taki najgorszy typ. Okej, okej. Typ jak, nie? najgorszy typ ja. Pozdrawiamy Czaskiego. I ja na samym początku, wiesz, tam bekuję z niej, nie? I później w trakcie tego bekowania, gdzie wszyscy się dobrze bawią, gdzie nie robiłem tego jakoś tak, wiesz, ciężko, nie? Ona, widzę, że ona zaczyna się obrażać tam mnie, nie? A u mnie to działa na odwrót, że ja nie próbuję, ej, czy cię uraziłem, tylko mówię, o ty kurwo, psujesz mi atmosferę na występie i innym ludziom, to teraz jeszcze mocniej, nie? I po prostu cisnę ją jeszcze mocniej, jakby parodiując, jak ona się zachowuje, ludzie pieją, nie? I ona powiedziała, że ja pierdolę. I wstała i wyszła, nie? A jej mąż został do końca i się świetnie bawił. Stary, kumasz to? Że ty miał tak wyjebane, on wiedział, że ona jest na tej zasadzie. A druga sytuacja... A druga sytuacja, jak na mojej scenie tej żagańskiej, miałem tak, że była wtopa w chuj, nie? Że prowadzę imprezę, nie pamiętam, kto był gościem. I w drugim rzędzie gdzieś, nie? Siedzą trzy osoby, nie? I jest jeden typ, taki, kurwa, no, wieśniak jak chuj, nie? I wiesz, i zagaduję do niego, nie? Mówię, weź coś tam, jak masz na imię? I widzę, że on tak dość nieśmiało odpowiada, nie? Ja mówię, z kim przyszedłeś, nie? I on tak z mamą i z tatą, nie? Ja widzę obok niego siedzi dwóch typów, nie? Ja mówię, to które jest? Jezu. Naprawdę? Tak. Ja mówię, bo ja byłem pewny, że to jest dwóch typów, nie? No. Więc mówię, stary, twoja stara wygląda jak stary, nie? I ludzie z pierwszego rzędu obracają się i widzą, nie? Coś, czego ja jeszcze nie widziałem. I oni płaczą ze śmiechu. Nieziel, który mi to nagłośniał, też widzi i płacze ze śmiechu, nie? Reszta ludzi też tak heheszki, ale oni są z tyłu z kolei, więc nie widzą, nie? Ja dopiero w trakcie mam, widzę jego zażenowanie na twarzy i widzę jego starego, który też jest zażenowany i widzę starą, że jednak ten typ, który ja myślałem, że to jest jego stara. Jakoś ja mam, kurwa przykro. Ja mam taki... Ja tak, okej, dobra, a ty? O, widzę, że z dziewczyną przyszedł, wiesz, stary, ale to zmiana totalnie zobaczmy, nie? Zdarzyło mi się dwa razy w życiu pomylić płeć. No, no. Raz w pierwszej mojej pracy, jak miałem 16 lat i batoniki podawałem w jakiejś wsi pod Kędzierzynem w Lewiatanie. Z tacą taką, kurwa, hochencolerną XVI-wieczną chodziłem i z kitką. Z ręcznikiem. Tak, no. I to robiłem sobie wtedy 200 zł. Żeby mieć mój wkład do gitary za 1600 zł. Nice. I wtedy właśnie chłop z dzieckiem był, ja mówię, tam te batoniki próbuję wcisnąć, że może tutaj dla... No. Synka? To jest córeczka. Yeah. No, ale i drugim razem... Ale to dziecko chyba było na tyle małe, że... Małe, tak, ale tak. Ja wiedziałem, że różowy jest do dziewczyny, niebieski do chłopaków. Ale na występie raz w Krakowie. Prowadziłem wtedy i przyszedł gość z dziewczyną, oboje byli w bezrękawnikach, że jakby chcieli pokazać mu wabice, nie? A ja mam słaby wzrok i oni byli tak, no nie wiem, z 15-20 metrów. Mhm. Patrzę i myślę, jak spytać, bo zacząłem tego typa orać i nie wiedziałem, czy ta osoba obok, no. To jest facet, czy kobieta, mówię, a jak twoje partnerstwo? Słowa znalazłem. Ale później powiedziałem, sorry stary, jak przychodzi z dziewczyną w bezrękawniku, no to się spodziewa. Ale też, ej, na tym samym występie w Łodzi, gdzie ta typiara mi wstała, po drugiej stronie, być może to nie jest ten sam występ, ale może nawet ten sam dzień, bo wiesz, miałem dwa na przykład, nie? Siedziała typiara. Później się okazało, że to typiara, nie? Taka, wiesz, duża, moro, na chłopaka, jakby wszystko się zgadza, że to jest młody typ, który ma 18 lat, nie? Na tej zasadzie. I to jest, wiesz, taka wtopa, że zagadujesz i mówisz, jak masz ziomek na imię i słyszysz, Ona ci mówi Ania i ty masz tak, że ja mówię, że sorry, wiesz, że przepraszam, ale jakby, wiesz, jak
wygląda przez no. Tak, na tej zasadzie. I ona, wiesz, jakby totalnie tak, wiesz, śmieje się z tego, ale z kolei vibe na publiczności jest taki, że że w sensie, że wszyscy się wycofują oprócz tej osoby. To jest tak, jak wiesz, jak masz niepełnosprawną osobę na widowni i zagadujesz o to i ta osoba ma dystans i się śmieje z tego, ale reszta, kurwa, totalnie nie potrafi. No, bo ludzie, dalej opisałeś całą sytuację społeczną na świecie. No. Ja wiem, ale nie taki chyba miałem na występie ani razu, tylko miałem tak w sensie w pracy tak teraz mam często, bo wiesz, jest zima, ludzie przychodzą w czapkach, w maseczkach, w kurtkach poubierani i nie wiesz czasami, czy to jest pani, czy pan, wiesz, po jakieś zamówienie i dopiero po głosie się dowiaduje. Jak mam mówić, więc staram się bezosobowo gdzieś tam ubierać w słowa, ale najlepsze jest moim zdaniem to, teraz w każdym sklepie są te pleksy, nie? Jak idziesz w każdym masz tą pleksy, żeby nie na siebie i musisz mówić głośniej, żeby cię było słychać. No. Jak oni to zlikwidują, to będziemy na siebie drzeć jabłek. Nie będzie, myślę, że... Dzień dobry! No, nie masz tego tej bariery. To jest, ile razy jest tak, jak u mnie, że jak było otwarte, że wiesz, komuś musiałem się drzeć. Co jeszcze będzie do tego? I ktoś, co? I wiesz, jak ten debile, nie? A to jest taka cięgopleksa. A fajnie, jakby to zniknęło i jest... Poproszę jeszcze te gumy. Co? Totalnie słyszysz. Dobra, dalej. Propozycja typa. Top 10 żartów o twojej starej. To się świetnie składa, bo ja mam za ile 16 minut pociąg. Piszcie do nas na maila. On się pojawia właśnie... Na moim palcu. Tu. Nie, stary, ja to montuję. Tam. Później. Ja nie będzie mail. Słuchajcie, tyle od nas. Dziękujemy wam dzisiaj za kolejny odcinek. Pojawi się wkrótce. Dziękuję bardzo. Dałem wam pociąg. Piszcie hashtag pociąg na końcu, jak trwaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siemano. Auga.